5 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej odbył się koncert papieski. Była to muzyczno-słowna opowieść o życiu i pontyfikacie papieża Polaka. To dzisiejsze spotkanie, właśnie takie pamiątkowe, będziemy wspominać, jak to będzie wyglądał ten koncert. Jest to 19. rocznica śmierci Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, i chcemy należyć się uczcić jego pamięć, przywołać wspomnienia, które są na pewno bardzo sentymentalne dla nas, przede wszystkim dla górali, bo wiemy, że Jan Paweł II bardzo lubił chodzić po górach, był też tutaj na tych terenach i myślę, że właśnie ten sentyment do wielkiego świętego właśnie tutaj w gminie Istebna będzie w taki sposób obchodzony dzisiaj. Będzie na pewno przepiękny występ pani Moniki Gruszczyńskiej. Śpiewa wyjątkowo, gościła już raz w Istebnej, więc miałam okazję ją wysłuchać. Bardzo publiczności wówczas podobał się ten koncert. Dzisiaj ponownie, także będzie na pewno piękny sopran. No i też to miejsce, ta szkoła to chyba takie teraz idealne miejsce na organizację właśnie takich wydarzeń, też takich kulturalnych. Tak, mamy do tego obiekt duży ze sceną, także tym bardziej są warunki do tego, żeby w odpowiedniej formie był przekaz muzyczny adresowany do słuchacza, także wszystko jest w porządku. Przed nami takie wyjątkowe spotkanie. Co będzie w programie, jak to będzie przebiegać, bo to spotkanie słowno-muzyczne. Tak jest, no spotkanie wyjątkowe, bo i postać, której to spotkanie dotyczy, jest wyjątkowa. Jest to postać szczególna w historii Polski, nie tylko Polski, bo i historii świata, można się pokusić o to słowo. Po prostu koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Minęła 19. rocznica od momentu odejścia Jana Pawła II do domu ojca. No i ten koncert ma być hołdem złożonym jego postaci. Ale to ma być taki koncert, który jednocześnie nas ucieszy, ponieważ no, Ojciec Święty w dalszym ciągu nas sprawia wielką radość swoją obecnością, mimo że już w tej chwili już tylko metafizyczną, to jednak obecnością, bo jest cały czas obecny wśród nas ze swoją nauką, ze swoim przesłaniem, które staramy się jakoś nieudolnie, ale jednak staramy się wdrażać, wcielać w życie i kontynuować. I dlatego ten koncert będzie właśnie, będzie przeplatany też i anegdotami z życia Jana Pawła II. No, ja też przygotowałem trochę swoich wierszy, które poświęciłem Janowi Pawłowi II przed laty. No, głównie będzie to koncert muzyczny. Koncert, w którym właśnie pani Monika Gruszczyńska, sopran, i pan Maciej Madaliński, tenor, zaśpiewają piękne pieśni w towarzyszeniu dwóch pięknych instrumentalistek. No i myślę, że to będzie duże przeżycie i emocjonalne, i jak mówię, mam nadzieję, radosne. Przekażmy sobie znak polskości. A kiedy ciepły przyjdzie dzień i słońce łan pszenicy złoci, gdy pachnie łąka, szumi las, przekażmy sobie znak dobroci.
gdy stół za stołem bliskich krąg, otwarte drzwi witają gości, gdy biały obrus, świeży chleb. Przekażmy sobie znak radości. I chociaż znowu, kiedy świat utonie w chmurach i w zawiei, podajmy sobie ciepłą dłoń. Przekażmy sobie znak nadziei. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, PL, Marta Szymik.